przystanie na podzielenie na miejscu 7 dla Belgii. 1 do 0, ale Grzywnik wygrywa ze stalą salowa bola. Bramki już w trzeciej minucie meczu to był Paweł Jaruzelski. Szanowni Państwo, wielkie podziękowania dla Waszych uczniów za całe spotkanie. całego zespołu i chęć, powiedzmy, zdobycia na początek bramki i wygrania meczu. I tak było do tej 90 minuty. Natomiast no, na pewno ta bramka podłamała nam skrzydła. Jeszcze mecz się dobrze nie zaczął. Już przegrywaliśmy 1-0. I później goniliśmy, próbowaliśmy. No, pochwaliłbym bramkarza przede wszystkim, gospodarzy, bo w kilku sytuacjach rzeczywiście no to szczęście, nie tylko umiejętności, ale również i to szczęście było po jego stronie. No, brutalna jest piłka. Wygrywa ten, który potrafi tą bramkę strzelić. Gospodarze potrafili, no i mogę tylko pogratulować.
dzisiaj będzie bardzo krótko. Mieliśmy plan na ten mecz. Od początku bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie. Chcieliśmy szybko strzelić bramkę i się udało. Skończyło się 1-0. Moim zdaniem wynik mógł być większy, zarówno tak jak trener wspomniał, Rosa świetnie bronił u nas w dwóch sytuacjach, ale tyle piłek, co przeleciało obok słupków drużyny przeciwnej dzisiaj, to też będę miał co wycinać na odprawę i ilość tych sytuacji, do których żeśmy dzisiaj doszli. Czułem przed tym meczem, że to będzie jedno z tych najtrudniejszych spotkań, jakie miałem do tej pory okazję prowadzić. Sprawdziło się w 100% mimo szczelonej bramki, bo wiedzieliśmy, że to jest bardzo mocny zespół, bardzo agresywny zespół, którego potencjał jeszcze nie eksplodował i nastawialiśmy się na mecz walki. Chłopaki, szacunek jeden wielki, bo od pierwszej do 90 minuty nie odkładają nogi, mamy charakter, mamy odpowiednie podejście do meczu, mamy wielką ambicję, realizujemy w 100% to, co zakładam przez cały tydzień i tak jak się przygotowujemy na każdy mecz, bo dzisiejsza bramka akurat wyszła ze schematu, który mieliśmy przygotowany na ten mecz. Także jeden wielki szacun dla chłopaków, bo to dzięki nim my się cieszymy, cały klub się cieszy, całe miasto się cieszy i mamy wspaniałą serię. Możemy z podniesionym czołem, brodą, wszystkim podniesionym, co mamy, jechać na tej Jastrzębie, pewni siebie i po 3 punkty. Tylko to nas interesuje. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo.